Anna Bardowska z Rolnik Szuka Żony w mediach społecznościowych relacjonuje postępy na budowie swojego wymarzonego domu i tym razem zdecydowała się poprosić internautów o pomoc. Okazuje się, że para stoi przed ważną decyzją, którą mają podjąć już niebawem, a która jest trudniejsza niż początkowo zakładali. O co chodzi? Anna Bardowska z Rolnik Szuka Żony stoi przed poważną decyzją. Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony miłość i popularność znaleźli w hitowym programie TVP, a dziś są rodzicami dwójki dzieci i spełniają marzenie o własnym domu. Para postawiła na bardzo nowoczesny projekt, a ostatnio postępy na budowie ruszyły w ekspresowym tempie. Teraz Anna Bardowska opublikowała nowy film na swoim koncie w serwisie YouTube i zdradziła, że przed nimi decyzja dotycząca elewacji ich domu. Okazuje się, że para nie do końca jest przekonana do początkowego projektu i rozważa jeszcze jedno rozwiązanie. Anna Bardowska razem z mężem Grzegorzem Bardowskim stoją przed ważną decyzją, którą muszą już teraz podjąć. Okazuje się, że para jest na etapie wyboru elewacji do swojego nowego domu i rolniczka nie jest do końca przekonana, czy wersja zaprezentowana na wizualizacji jest najlepszą opcją. Anna Bardowska opublikowała w serwisie YouTube nowy film, na którym zaprezentowała dwie wizualizacje i zdradziła, że to między nimi wybierają. Pierwsza to biel połączona z szarością i elementami drewna, a jak wygląda druga? Zobaczcie poniżej. Kolejna propozycja to ciemnoszara płytka klinkierowa, która bardzo podoba się rolniczce. Anna Bardowska poprosiła internautów o opinię na temat tego rodzaju elewacji i wyraźnie skłania się ku temu rozwiązaniu. Jak Wam się podoba taka opcja? Nowe wideo Anny Bardowskiej w całości obejrzycie tutaj.